Witam bardzo serdecznie w kolejnej części Zagramy w Tajemnicę Czasu Dziedzictwo. W poprzednim odcinku zwiedziliśmy sobie XIII wiek, także teraz czas zamontować pierścień z XIII wieku i udać się do wieku XIV. Proszę, jest. Teraz musisz aktywować pierścień za pomocą konsoli podłączonej do maszyny Nexusa. Że niby tu, co? Znaleziono różnicę. Mam znaleźć 7 różnic. Okej. Postaram się to zrobić. Jest już 5. Jest już 5. Jeszcze 2. Proszę. Mamy kolejną, 6. Mamy. Bystry umysł, odblokowane osiągnięcie. Okej. Okay. Umieść tutaj obiekty z czasów, do których chcesz podróżować. Maszyna do pisania. Jest. Lampa naftowa. Jest. Kij golfowy. Kij golfowy. Tu są miecze. Tu jest kij. Kałamarz. Żarówka. Zegarek. A, nie taki zegarek. Pewnie zegarek na rękę, co? A tu jest jeszcze jeden zegarek. I tu jest zegarek. To mnie teraz zaskoczyli. No i który zegarek? Tu jest zegarek. Kieszonkowy zegarek. Okulary. Okulary. Widzę fajkę, zegar, aparat. Aparat też, proszę, bierzemy od razu aparat. Pionek. Fajka. Parasol widziałem gdzieś. Teraz nie wiem, w którym miejscu jest. Parasol, tu. Telefon. No i co? O, i okulary te nieszczęsne. Szukajmy okularów. Mamy. Przedmiot jest z XIV wieku. Okej. Okay. Wracamy do maszyny. Obiekt umieszczony. Dziennik. Jeszcze zerknijmy do dziennika. Co my tu mamy? Notatki. To miejsce jest kluczowe dla podróży w czasie. Aby wybrać cel, muszę zbierać przedmioty z żądanego okresu czasu w archiwum i umieścić je na platformie maszyny Nexusa. Naprawdę jestem w innym czasie. Muszę znaleźć Sir Bodmina i odzyskać jego pierścień, przyciągając jak najmniej uwagi. Przebranie byłoby przydatne. Aha. To urządzenie pozwoli ci aktywować pierścienie, kiedy już je znajdziesz. No i mamy wiek XIV, maszyna czasu. Paul, I thought you had to stay in the Museum of Time until I found all the rings. I do, but thanks to the ring, I can send a projection of my beaming self with you. Wonderful. It's probably safer this way. There's nothing I can do to harm a projection, right? That's really heartwarming, kid. Onto the matter at hand. There is a secret room and... And that's where I'll find the ring. You're sort of predictable, Ball. Okej. Okay. Co my tu mamy? Człowiek zagadka, wciąż nieodnaleziony. Zdezorientowany mężczyzna został znaleziony na posesji Ambrozów. Twierdził, że jest rok 1675.
Lekarz został powiadomiony, lecz mężczyzna zniknął. Czy to zdarzenie zostało sfilmowane? Kula, tu jest jakaś. Tu jest globus. Glob bez róży. Wiatr nie wskazuje kierunku. Dziwne. Brzmi jakbym wewnątrz znajdował, jakby wewnątrz znajdował się jakiś mechanizm. No proszę. Co to są gwoździe? Śrubki. Rozumiem, że muszę to wszystko... Wszystkie przyciski muszą być wciśnięte. Wciśnięcie przycisku sprawi, że on i cztery sąsiednie przyciski zmienią stan. Tajemny pokój. Jeszcze zerknijmy, co tu mamy ciekawego. Róża wiatrów. Jest korkociąg. Tu jest naszyjnik. To były spinki, a nie naszyjnik. Tu jest naszyjnik. Serwetka. Kadzidło. Muszka. Muszka w sensie, że taka muszka do koszuli? Tak. Parasol? Może coś z tego? Tutaj są jeszcze parasole? Też nic? A tu to też nie. Tu są laski. Tu są laski. A parasol? Tu mamy lupę. Dobra, lecimy dalej. Nóż. Kostka. I ten parasol. Proszę, jest. To była sowa. To była sowa. I jeszcze został mi ten parasol. Mamy. Mamy wszystko. Symbol słońca. Możemy teraz go włożyć do globusa. Co to się stało? Intrygujący rysunek przedstawia kredens w tym pokoju. Aha, spoko. Rozwiązaliśmy zagadkę zanim żeśmy znaleźli wskazówkę. Przed znalezieniem wskazówki rozwiązaliśmy zagadkę. No, jakoś tak. Idziemy do tajemnego pokoju. O. No dobra, zerknijmy co tu jest. Truskawka. Wiórka. Kurczę, jakie to jest niewyraźne. Tu jest kotek. Kotka chcemy? Kotka chcemy. Księżyc. But. Czaszka. Wiewiórka. W sumie to do wiewiórki podobne nie było. Tu mamy gołąb. Kula. Jeszcze potrzebna nam jest ryba. Tu jest róża. Kapelusz. Ryba. Ryba. Tu jest ryba. I kabel. Kabel. Tu jest kabel. Seansów, no proszę. Tutaj coś jest. Oznaczyłem taśmy dla lepszej orientacji. Czerwone. Film nagrany podczas seansu. Kobieta wskazuje na ukryty pierścień. Niebieskie. Film, który pokazuje kilka niezwykłych zdarzeń w dworku należącym kiedyś do naszej rodziny. Niebieskie. At this haunted manor, a ghostly figure was filmed, talking of a magical ring.
I spaliło się, co? Ojej. Wróćmy, zobaczmy, co jest z tym nie tak. Projektor dostał bzika, lepiej sprawdzę jego wnętrze. O, potrzebuję żarówki. Brak prądu. Dobra. Otwórzmy tutaj skrzyneczkę. Co my tu mamy? Co my tutaj? Lepiej spróbujemy czegoś innego. Jak na razie z tym nic nie możemy zrobić. Pokój seansów. Tu są żarówki, proszę, mamy. No tutaj. Tutaj. Muszę odkryć, co się stało. No tutaj coś się stało, środki. Proszę. A i tu jeszcze. Wspaniale. Naprawić instalację elektryczną. Przekręcaj tarczę tak, by bezpieczniki pozostały nienaruszone, gdy pociągniesz dźwignię zasilania. 3, 2, 4, 1. Spoko. Mamy to. The beautiful phantom knew exactly where the magic ring was. That's because she's not a phantom at all. She's a traveler from the past. Well, I'm afraid there was a traveler from the future on the other reel. He looked very familiar. If the kidnapper is traveling ahead of us, we're in for trouble. Quick, back to the Museum of Time. Okej. Okay. Mamy kolejny pierścień. Możemy go zamontować. Jeszcze 5 nam zostało. Teraz musisz aktywować pierścień za pomocą konsoli podłączonej do Nexusa. Aha. Znowu mamy znaleźć 7 różnic. Tu nie ma flaszki. Tu jest pióro. Da się tu brakuje pióra. Brakuje pióra. Tutaj z kwiatkiem jesteś nie tak. Nie ma żarówki. Szuflady. Znowu szukamy kolejnych rzeczy. Jaszczurka. Tutaj jest. Nie, to nie jest jaszczurka. Już myślałem. Jaszczurka. To jest tamburyn. Naszyjnik. To ma maska. To już przy okazji, żeby potem nie szukać. Tu jest grzebień. Grzebień, perłkę jeszcze trzeba. Harfa. Harfa to duże, to tutaj jest. Piłka. Piłka, lustro. Młotek. Naszyjnik.
Tu jest wachlarz. Teraz młotek. Mamy lustro. Jeszcze szczotka. Tu jest młotek. Piłka. Tu jest piłka. I szczotka. Szczotka, bo grzebień to i szczotka by się przydała, co? No ale oczywiście nie ma. Jest. Mamy to. Przedmiot jest z XVII wieku. Chodźmy do maszyny, zamontujemy te rzeczy w maszynie. I wydaje mi się, że zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie jakiegoś kciukasa, komentarz. Ja już dziękuję i do usłyszenia. Bye.